Dzień dobry. Muszę przeprosić Państwa za to, że zdecydowałam się na opublikowanie filmu, który parę godzin temu zrobiłam. Za chwilę znajdzie się na albumie. Znajdzie się w albumie pod tytułem A tymczasem obywatel. Przepraszam wydawcę wprost i do rzeczy. Przepraszam pana redaktora naczelnego wprost, bo robiłam to w sytuacji, w której robiłam. No, niezbyt to, znaczy to był taki gniot. Chcę przeprosić nie dlatego, że go opublikowałam, bo. No właśnie, może tak powiem. Standardy w moim życiu są takie, że moje zobowiązania, te oficjalne, kiedy mówię już komuś, patrząc w oczy, dzisiaj mówię to na razie do widzów, którzy w ogóle się nie interesują tym, co ja robię, to znaczy ich to zupełnie nie obchodzi. Oglądalność jest praktycznie biorąc zerowa. Ale w którymś momencie może się to zmienić. Może to wziąć pod uwagę. Poza tym, nawet jeśli mówię tylko do jednej osoby, dopóki te myśli są schowane, to znowu coś przyszło. No właśnie, może skupię się najpierw na. Nie trudno, trudno jest. Podsłuchiwać się, podglądywać, podpatrywać. Wy, robiąc jakieś filmy, możecie spokojnie to wykasować, zrobić jeszcze raz, zmontować, wyjąć, wykasować. Ja zrozumiałam już od dawna, że historię mogę zretuszować, mogę ją zinterpretować tak, jak mi się podoba, tak jak i wy to robicie, ale nie mogę jej wymazać. Nie mogę jej wyrzucić. Ona już się stała. Stała się już przeszłością, i to jest właśnie ten problem, że jeśli tutaj jest już lawina informacji, bardzo już przerastająca mnie, więc jeszcze chwilę i już mnie nie będzie. To znaczy, będę przysypana lawiną informacji, dezinformacji. Ilością takich faktów, desfaktów, nie wiem, to już nie będzie miało znaczenia. To znaczy, z tej pozycji, kiedy mnie to już zaleje, zasypie, nie będę mogła już sobie pomóc. Po prostu umrę pod lawiną pewnych faktów, które będą takie, jakie będą. To znaczy, ktoś inny podejmie, odkopie. Na pewno. W tej dziurze, kiedy mnie ktoś odnajdzie, antropolodzy udowodnią z całą stuprocentową pewnością, że byłam człowiekiem. Tylko jestem przekonana i mogę się założyć, że odkopując mnie w tej dziurze, na tej platformie, którą teraz zbudowałam, która od wielu dni siedzi, na pewno będzie miliony domysłów, dlaczego właśnie w tym miejscu znaleziono mnie. Chciałam już skrócić, ale może jeszcze chwilę. Wczoraj spróbowałam, to znaczy gniot był nie z tego powodu, że wypiłam może dwa piwa więcej, a miałam tylko. No właśnie. Miałam tylko w lodówce dwa piwa. Czasem bywa, że wypijam. Ja raczej nie jestem pijącą osobą. Ale bywa czasem, że lubię się napić piwa. I przygotowałam się, to znaczy. To, co zrobiłam.
Ja sprzątam niezwykle na bieżąco już od wielu lat. Pilnuję, żeby niekontrolowana lawina nie przygniotła mnie, żeby ktoś, kto mnie będzie odkopywał potem, żeby nie zastanawiał się nad tym, dlaczego właśnie w tym miejscu to jestem i kim jestem w związku z tym, że się właśnie w tym miejscu zasypałam. Chciałabym, żeby tak nie było, ponieważ tutaj nie ma mojej rodziny, nie ma obywateli 38, którzy będą 36 lat zastanawiać się, odkrywać prawdę. Stąd wczorajszy gniot był właśnie nie tyle zdeprymowany moją, no niezbyt trzeźwą głową, ile tym również i przede wszystkim tym, że ta lawina, chociaż pilnowane przeze mnie ilość śmieci, ta lawina przez ostatnie 2 miesiące, no, stała się ponad moje siły, to znaczy nie dałam sobie rady z ilością śmieci, które spadły na mnie. Stąd może już teraz zrozumiałam, że między wydawcą, w której wczoraj stanęłam, czy właściwie to dzisiaj, bo to w nocy było, na tym ostatnim filmie, że między wydawcą, redaktorem, a ilością najróżniejszych interpretacji z dołu, z góry, ale które wjeżdżają do mojej głowy, pasą mój umysł i muszę zwrócić to w tą stronę. No właśnie, stało się o tyle niemożliwe, że nie chciałabym zwracać tych informacji na pana Jacka Pochłopnie. Bardzo przepraszam pana, że wczoraj wykorzystałam pana tekst do próby odkopania się samodzielnie. To znaczy, chciałabym to zrobić samodzielnie, ponieważ chciałabym uzyskać informacje na temat faktycznie prawdy o mnie, której już nie potrafię wymazać gumką. Ona jest w każdej mojej komóreczce. Zbudowałam jakąś historię związaną z obywatelem, którego nieustannie w sobie poszukuję, bo pilnuję. Tu, no właśnie, w tej chwili spojrzałam. Wczoraj nie wyszło to moje patrzenie waszymi oczami na to, co się dzieje poniżej tej głowy, ale w tej chwili to jest nieistotne. Przyczepiony. Bo w tym miejscu najczęściej zatrzymuje się moje życie, spada lawina różnych sytuacji, w których sobie nie radzę. Zwyciężam, bo już nauczyłam się być w tej przerwie, która mnie ratuje. No i jakoś sobie tam się wygrzebuję i jakoś to życie dalej toczę. Już na twardo przyczepiam tutaj informacje, które są związane. Informacje związane z człowiekiem, miałam to szukać, ale ponieważ no w tej chwili ratuję swoje życie, więc człowieka i obywatela. To już od wielu lat jest taki monolit, w którym pozwalam różnym informacjom czasem moje życie wprowadzić w ten ratujący mnie dół. Paradoksalnie, nie pozwalam sobie na dzielenie mnie, znaczy standardy demokratyczne, żeby mojego życia nie przewracały. To już sobie nie, na to już sobie nie pozwalam. Więc człowiek i obywatel we mnie tutaj, jeśli zapomnę, to jest tu taka przywieszona na twardo, przyspawana informacja w tym dole. Zawsze jako człowiek i obywatel wpadam.
nie jako człowiek, albo nie jako obywatel, tylko jako człowiek i obywatel. I stąd wczoraj próbowałam zrobić coś zupełnie, co mi no, nie wyszło, bo odłożyłam to, nie będę czytać, tylko będę próbować, bo muszę najpierw zająć się literkami i odsypać tą lawinę. Na razie ją odstawię, ponieważ chyba nie będę z wami rozmawiać, w sensie rozmowy w tym miejscu. Rozmowa w tym miejscu jest, no wszystko, co w tym miejscu mówię, obraca się przeciwko mnie, a chciałabym, żeby nie obracało się przeciwko wam. Taka jest moja racja stanu. Nie po to tutaj przyszłam, żeby pokazać wam samodzielną próbę odkopania się i tylko po to, żeby znowu, no nie wiem, obsypywać was z tymi śmieciami. Chciałabym coś z nimi zrobić. W dyskusji wokół Lecha Wałęsy. To jest właśnie lawina, która mnie troszkę przerosła, więc stąd kupione dwa piwa. Nie wiedziałam, że... To znaczy w sumie to wiedziałam. Parę razy dzwonił gość, który został tutaj nagrany, jego głos. Od czasu do czasu tutaj przychodzi. Starałam się bronić, nie otwierałam. W którymś momencie pomyślałam sobie, że w końcu na pewno na walentynki będzie chciał mi coś sprezentować, więc w związku z tym będzie mi trochę smutno. To jest człowiek, z którym poznałam się gdzieś 2 lata temu, na jesieni. Czyli 1,5 roku temu. Czas na poznanie, jaki poświęciłam, to było 15 minut, pełne bycie z tym człowiekiem było 30 minut. To wystarczyło mi, żebym, no żebym go mogła poznać. To człowiek tak niezwykle, nieważne, na razie jest to gość, który od czasu do czasu tutaj bywa, już jest to nieważne. Mówi pan, to znaczy korzystam tu w tej chwili i tylko to już jest koniec mojego dzisiaj, znaczy mojego tutaj wejścia, bo być może, że jeszcze dzisiaj coś zrobię. Zakazany spór o Wałęsę. Spór o Wałęsę, 36 lat to był powód, dla którego, no tak jakby odizolowałam się zupełnie od rzeczywistości i praktycznie biorąc, ten nie teatr, bo to nie jest teatr, to co ja tu robię. To nie znaczy, że jestem tutaj 24 godziny na dobre. Próbuję sobie jakoś poradzić. Tu jest taki, ponieważ jestem tu od pierwszego roku życia, pan, panie Jacku, znowu mi pan to przypomniał. I to jest takie... Wtedy, kiedy go poznałam, spór był, tak wydawało mi się, że jest o mnie, o człowieku. Spór podmiotowy, ale po paru dniach strajków zobaczyłam, zrozumiałam, poczułam, może bardziej poczułam, że nie chodzi tu nikomu na tym strajku o mnie, o człowieka, tylko ten spór jest sporem wokół mnie. A przecież w ten sposób się nie da tego sporu rozwiązać. Mam być podmiotem? Spór wokół mnie, jeśli w tym momencie ja w nim nie uczestniczę, zakończyłby się takim, jak wczoraj filmem. Jestem tu, ze względu na to, że niezwykle jestem dla was problemem. Nie wiecie, kim jestem. Nieustannie, 36 lat, jakby patrzycie na mnie z jakiegoś punktu takiego
trudno wam zweryfikować, kim jestem. Pan Wałęsa uratował mi życie. Nie był pierwszym człowiekiem, który mi ratuje życie, ale był człowiekiem, który uratował mi życie. Wyszłam parę godzin przed strajkami po to, żeby zakaz wokół mnie, zakaz tej dyskusji, zakaz, żeby nie dotyczył mnie, żebym mogła spokojnie. I to tak wczoraj tak to nazwałam, jako alternatywę. Swobodna, merytoryczna dyskusja człowieka z człowiekiem. A tymczasem obywatel no zrobił coś chyba, to też jest gniot, ale przynajmniej nie będę musiała za to przepraszać. Dziękuję.